Na tej lekcji zapoznamy się z tabelami przestawnymi, a właściwie z ich podstawami. Same tabele przestawne mm, służą do tego, aby przedstawiać dane w różnych ujęciach. Aby taka tabela przestawna mogła powstać, trzeba najpierw mieć jakieś dane źródłowe. My oczywiście będziemy używać naszych danych źródłowych, które już wcześniej poznaliśmy. Aby wyjaśnić, jak działają tabele przestawne, musimy zrozumieć, na czym polega grupowanie. Na chwilę zapomnijmy o naszych danych źródłowych, które wcześniej poznaliśmy, i wyobraźmy sobie, że do dyspozycji mamy tylko te dane, które widać na ekranie czyli mamy tabelkę, gdzie jest kolumna nazwa kraju oraz kolumna, gdzie mamy wartości przypisane do konkretnego kraju. No i na czym to grupowanie polega? No może zacznijmy od pytania, ile grup krajów występuje w poniższej tabelce. Czyli chodzi nam oczywiście o kolumnę nazwa kraju. Ile grup krajów tutaj się mieści? Proszę samemu odpowiedzieć na to pytanie, a ja już pokazuję odpowiedź. Oczywiście trzy. Czyli w tabelce po prawej stronie widzimy trzy grupy krajów. Które istnieją w tabelce po lewej stronie, czyli w naszych danych źródłowych. No i widać, że Polska, Polska, Anglia, Anglia, Anglia i Rosja, czyli są trzy grupy. W momencie, kiedy do tabeli przestawnej byśmy użyli naszej kolumny z lewej tabelki o nazwie, nazwa kraju, to tabela przestawna automatycznie by nam pokazała taki wynik, jak jest po prawej stronie, czyli. Wszystkie grupy z kolumny nazwa kraju. No i teraz kolejne pytanie: ile jest krajów w każdej grupie? Czyli, jeżeli mamy naszą tabelę przestawną po prawej stronie, to pytanie brzmi: ile mieści się wierszy w grupie Polska? Możemy to łatwo sprawdzić. I w tabelce po lewej stronie widać, że w pierwszym wierszu jest Polska oraz w wierszu przedostatnim. Czyli mamy dwa wiersze tak jakby przypisane do grupy Polska. Proszę samemu odpowiedzieć, ile występuje wierszy w grupie Anglia i w grupie Rosja. Odpowiedź jest oczywiście dosyć prosta, a mianowicie w grupie Anglia mamy trzy wiersze, czy też trzy kraje Anglia, a w Rosji natomiast mamy tylko jeden kraj, bo występuje tylko raz Rosja w tabelce po lewej stronie. I tutaj po prawej stronie już mamy utworzoną prostą tabelę przestawną z informacją jak, o grupach, jakie występują w kolumnie nazwa kraju oraz o ilości wierszy przypisanych do tych grup krajów. No, ale teraz spróbujmy użyć funkcji suma na kolumnie wartość dla każdej grupy krajów. No i pytanie brzmi: co się, jaka wartość się pojawi w miejscu naszego znaku zapytania w tabelce po prawej stronie? Oczywiście dla grupy Polska. Jeżeli pójdziemy do tabelki po lewej stronie, widzimy, że Polska w wierszu pierwszym ma przypisaną wartość 100. Natomiast Polska w przedostatnim wierszu, w przedostatnim wierszu ma przepisaną wartość 180. Jeżeli sumujemy obie wartości, czyli 100, 100 i 180, otrzymamy oczywiście wartość 280. No i w ten sposób tabela przestawna działa, czyli jeżeli użyję funkcji SUMA na kolumnie wartość w tabelce po lewej stronie, przy czym utworzymy sobie grupy krajów, no to wówczas Tabela przestawna sumuje wszystkie kwoty przypisane do każdej grupy. Proszę samemu odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie wartość, czy też suma wszystkich wartości z kolumny wartość dla grupy Anglia i Rosja. Odpowiedź oczywiście jest 170 zł dla Anglii oraz 150 zł dla Rosji. Kolejne pytanie, jakie wyniki uzyskamy. Tabelce po prawej stronie w kolumnie min, jeżeli użyje funkcji minimum na kolumnie wartość dla każdej grupy krajów. Funkcja minimum działa w ten sposób, że szuka najmniejszej wartości występującej w danej grupie. Czyli jeżeli mamy Polskę, no to w tabelce po lewej stronie widzimy, że w pierwszym wierszu Polska ma przypisaną wartość 100. Natomiast w wierszu przedostatnim Polska ma przypisaną wartość 180 zł. Wartością minimalną w tej grupie będzie oczywiście 100 zł, czyli najmniejsza wartość występująca w danej grupie. Proszę samemu teraz odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie minimalna kwota dla grupy Anglia oraz dla grupy Rosja. Oczywiście dla Anglii mamy 50 zł, ponieważ jak się przyjrzymy tabelce po lewej stronie, widzimy, że Anglia ma 50, Anglia 50 i Anglia 70, czyli najmniejszą kwotą jest 50 zł. W przypadku Rosji jest to sprawa dosyć prosta, ponieważ Rosja zawiera tylko jeden wiersz, w którym jest kwota 150 zł, więc minimalną kwotą, jaka może wystąpić, to jest oczywiście tylko 150 zł. Teraz przejdźmy do Praktycznego tworzenia tabel przestawnych, proszę użyć pliku z lekcji o nazwie Dane Źródłowe. Po mm, otwarciu pliku, proszę kliknąć gdziekolwiek w środek naszych danych, a następnie z tych danych źródłowych utworzymy sobie tabelę przestawną. Wówczas musimy przejść do karty Wstawianie i wybieramy po lewej stronie Tabela Przestawna. Pojawi się okienko. W miejscu, gdzie mamy zaznaczyć tabelę lub zakres, podajemy, gdzie znajduje się nasza tabelka. Dzięki temu, że kliknęliśmy w środek naszych danych, sam Excel w łatwy sposób może stwierdzić, gdzie nasze dane źródłowe się zaczynają i gdzie się kończą. I nie musimy tego uzupełniać. Nas jeszcze interesują dwie opcje, a mianowicie tutaj. Nowy arkusz oznacza, że tabela przestawna zostanie utworzona w nowym arkuszu, ale ja będę chciał, żebyśmy wybrali opcję istniejący arkusz i w miejscu, gdzie jest lokalizacja, wybrali miejsce, gdzie ma się zaczynać nasza tabela przestawna. Ja chcę, żeby nasza tabela przestawna była obok naszych danych źródłowych, więc na przykład zaznaczam komórkę K. 3 i naciskam OK. W tym momencie nasza tabela przestawna w komórce K3 została utworzona, ale nic nie pokazuje. Widzimy tylko informację, czy też formatkę. Tutaj jest tabela przestawna, ale nic nie pokazuje, bo nic jeszcze nie wybrałem. Pierwszym krokiem, jaki zrobimy, to Wybierzmy sobie nazwę kraju i przenieśmy ją do wierszy tabeli przestawnej. W tym momencie z kolumny nazwa kraju z, da z naszych danych źródłowych, czyli z tej, z tej kolumny zostały utworzone grupy krajów. I widzimy, że ich jest około 10. Czyli tak jak mówiliśmy wcześniej. Zostały utworzone grupy krajów. Istnieje możliwość, aby tą kolumnę przenieść z wierszy do kolumn tabeli przestawnych, i właściwie wynik jest taki sam, czyli grupy krajów, ale w przypadku umiejscowienia w e, sekcji kolumny uzyskamy efekt taki, że grupy krajów są tworzone od lewej strony do prawej. Natomiast w momencie, kiedy nazwę kraju przeniosę do wierszy tabeli przestawnych, to te same grupy zostaną utworzone, ale od góry w dół. Czy coś umieścimy w wierszach, czy w kolumnach, to właściwie tylko chodzi o to, abyśmy, yy, yy, abyśmy naszą tabelkę przedstawili bardziej czytelnie. No dobrze, to teraz mamy utworzone grupy krajów. Teraz użyjemy sobie jakiejś kolumny, gdzie mamy wartości, czyli nasza kolumna wartość zostanie przeniesiona do sekcji wartości. I tutaj w tej sekcji wartości możemy nasze, na naszych kolumnach wykonywać różne funkcje, jak minimum, suma, maksimum i tak dalej. Teraz widzimy, że została wykonana suma z wartości. I to oznacza, że. Tabela przestawna dla grupy krajów Anglia sumowała wszystkie wartości z kolumny wartość. I tutaj jest ten wynik. Następnie, jak sobie przyjrzymy, to widzimy, że dla grupy Anglia zostały sumowane wszystkie te wartości, ale taka informacja za bardzo nic nam nie daje, ponieważ takim kluczowym elementem są te nasze wskaźniki przy naszej konfiguracji tabeli przestawnej zostały zsumowane wszystkie marże sprzedaże i koszt czyli nic to za bardzo nie wywnioskujemy nic nie stoi na przeszkodzie aby znowu kliknąć na tabelę przestawną wówczas pojawia się już tutaj nasze menu do tabeli przestawnej szukamy kolumny wskaźnik i przenieśmy sobie ją poniżej yy, nazwa kraju oznacza to że zostały wykonane kolejne grupy. Ponieważ nazwa kraju jest wyżej niż wskaźnik, to najpierw są tworzone grupy krajów, a następnie wszystkie grupy z kolumny wskaźnik dla danej grupy, w tym przypadku dla grupy Anglia. I teraz widzimy, że wszystkie wartości z kolumny wartość wynoszą tyle, natomiast wszystkie wartości dla kosztów wynoszą tyle, ale oczywiście tylko dla Anglii. Natomiast wszystkie wartości dla marży wynoszą tyle dla grupy, oczywiście tylko Anglia i wartości całej sprzedaży wynosi tyle dla grupy Anglii. I to samo jest robione dla każdej kolejnej grupy z kolumny nazwa kraju. Dodatkowo możemy sobie hmm, jeszcze tak jakby jeszcze raz użyć w, w kolumny wartość, przenieść ją do sekcji wartości, i wówczas widzimy, że ta sama kolumna została użyta dwa razy. żaden problem, przy czym na obu mm, tutaj tych kolumnach została wykonana funkcja suma, więc te wyniki mamy takie same. Jeżeli chciałbym zmienić funkcję, na przykład na w tej kolumnie suma z wartość 2. To idę tutaj do tej sekcji wartości, wybieram czarny trójkącik, następnie ustawienia pola wartości i pojawia się okienko z dostępnymi funkcjami, jakie możemy użyć, czyli maksimum, minimum, liczba, suma i tak dalej. Suma już znamy. Liczba, liczba ta funkcja tutaj nam zliczy ile występuje wierszy w danej grupie. Mamy średnią, czyli wyliczona zostanie średnia z wszystkich kwot dla wszystkich grup, które są przedstawione w tabeli przestawnej. Wybierzmy średnia i naciskamy OK. W tym momencie zmieniła się oczywiście nazwa na średnia z wartość 2. I oznacza to tyle, że na przykład ta wartość oznacza, że to jest średnia z wszystkich wartości z kolumny wartość dla grupy koszty i dla grupy Anglia. Ale obok widzimy suma z wartości. To oznacza, że to jest suma wszystkich kwot dla grupy koszty dla grupy Anglia. No i tak ta tabela przestawna działa. Dodatkowo dodajmy sobie może jeszcze rok do kolumn. Przeciągamy. No i mamy coraz bardziej szczegółowe informacje, co wiąże się z tym, że tabela przestawna nam Oczywiście rośnie i jest mniej czytelna. No ale dzięki temu możemy sobie na przykład określić, że to jest wartość średniej dla wszystkich sprzedaży dla Anglii w roku 2018. Oczywiście same tabele przestawne mają całą masę dodatkowych funkcjonalności, dzięki którym możemy nasze dane naprawdę w przeróżny sposób przedstawić, czy też w jakikolwiek chcemy ujęciu.